Siemka, relacji do Czech w Opawie, czas start. Jesteśmy już tak naprawdę w Czechach. Trafiło się tak, że niestety wcześniej nie nagrywaliśmy nic, bo były cholerne korki w Krakowie w związku z otwarciem Serenady, czyli nowej galerii. Jedziemy tam, zobaczcie, kto z tyłu siedzi. Widać, nie widać, siedzenie gołe, chowa się. Hejka! Mrokułek, Monika Bietka, będzie startować tak ze mną również na tych zawodach. Piotr jest kierowcą tradycyjnie. Będę tyły ubezpieczać. Dzisiaj mamy weryfikację, także zmierzamy bezpośrednio do niej. Dwa samochody za nami jedzie Madzia Suwińska z samego Olsztyna, chyba, tak? Tak. Także kawałek drogi mają więcej. Kategorie, kurczę, nie wiemy jakie będą, bo w regulaminie było napisane tylko short and tall, więc możliwe, że nas po prostu podzielą na niskie i wysokie. No, nie jest to komfortowa dla nas sytuacja, bo jest ten podział malutki i jest na pewno trudniej. Natomiast zobaczymy, jak będzie na miejscu, ile będzie zgłoszonych zawodniczek. Zgłoszonych zawodników. Ja bardzo miło te zawody naprawdę wspominam, byłam na nich rok temu. Po zawodach takich był organizowany bardzo duży bankiet, który wyglądał jak wesele, leciało czeskie disco polo. Pamiętam, byłam wtedy z Mateuszem Dziekanem na tych zawodach też. Razem właśnie przy tych piosenkach, hitach tańczyliśmy i z jego obecną małżonką, także bardzo dobrze wspominany czas. Najedliśmy się wtedy fest, jeszcze wzięliśmy jakieś ciacho chyba nawet do auta na drogę powrotną. Generalnie Czesi są bardzo, bardzo mili, tak życzliwie nawet wręczali nagrody, puchary. Podchodzili do weryfikacji. Każdy w ubiegłym roku, pamiętam, dostawał kubeczek z napisem Pepa, taki gliniany jakby, nie wiem, może porcelanowy, cholera wie co to było. Banana, jabłuszko, taki każdy dostał siateczkę jak dosłownie na Mikołaja w zerówce się dostawało. Naprawdę śmiesznie, fajnie, tak miło, ciepło nas przywitali, każdego zresztą zawodnika. Widać było tą szczerość nawet w oczach, w uśmiechu, także zobaczymy jak będzie w tym roku, mam nadzieję, że podobnie, bo bardzo dobry czas. Na tym co? Kończymy odezwę się na weryfikacjach, zobaczymy czy będą ogromne kolejki, czy pójdzie w miarę sprawnie. My nocujemy 30 około kilometrów za Opawą, w takim domku, nie wiem już w sumie jak tam jest, rezerwowaliśmy za Airbnb, także zobaczymy. No, pokażę wam później jak to wszystko wygląda, do zobaczyska. Bardzo sprawnie przebiegła, dosłownie weszliśmy, przebraliśmy się na siłownię, zostawiliśmy rzeczy w szafkach. Został sprawdzony strój, pobrana opłata za wpisowe. Na tych zawodach jest ona zdecydowanie niższa niż na innych zagranicznych, bo tylko 25 euro. No i co? Zmierzenie wzrostu, wpisanie w książeczkę, opaska bezpłatnie dla trenera, każdy zawodnik dostał z wejściem na backstage, więc też bardzo, bardzo pozytywnie. Co prawda najbardziej ucieszył mnie fakt, że pewien pan z Czech podszedł do mnie i powiedział, że pamięta mnie z zawodów rok temu i że pięknie wtedy wyglądałam i gratulował sylwetki, także sam fakt, że mnie zapamiętał, bardzo mnie ucieszył. Powiedział nawet, że mówił, że jak dzwonił do polskiego związku, że była taka piękna mała blondyneczka, no i mówili, że nie kojarzył takiej u nas, ale mimo wszystko bardzo mi się miło zrobiło, że pamiętał. Chcę wam pokazać teraz, co dostaliśmy w Czechach na weryfikacji i zobaczcie. Wszystko było w takim woreczku spakowane, wyjąłem specjalnie, żeby się tu nie szamotać. Dostaliśmy takie talerzyki w tym roku. Rok temu był kubek w bardzo podobnej kolorystyce i materiale wykonania. To są 39 już zawody. Dostaliśmy dwa batoniki, harmonogram, książeczkę. Za chwilę też wam powiem o jednej bardzo fajnej rzeczy, która też mnie dzisiaj ucieszyła. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, tak jak mikołajowy prezent. Patrzcie, bananik, mandarynka i jabłuszko. Taki prawdziwy, jak w zerówce na Mikołaja się paczuszki dostawało w takiej siatce. A to, co chciałam wam pokazać tutaj, to są... Tu jest przedstawiony harmonogram na starcie. Na kolejnych stronach są wyniki różne z zawodów, zawodnicy, którzy są na pierwszych miejscach. Dalej mamy... O, zobaczcie, tu jestem z poprzednich zawodów z moimi rywalkami. Także też fajne wyróżnienie, ale co mnie najbardziej ucieszyło, tak wchodzę, czytam, a tu są listy z wynikami z poprzedniego roku. I tutaj byłam, słuchajcie, na pierwszym miejscu z ilością 5 punktów, to jest półfinał. Przepraszam, to jest wyniki mojej kategorii pierwszej, natomiast tutaj mamy kategorię open, czyli superfinał. Tu jestem na drugiej pozycji, ale guzik widać.
I no, pewnie nie zobaczycie ilością punktów. 9,9 miałam identycznie jak dziewczyna z Open z pierwszego miejsca, także bardzo też się ucieszyłam, że to drugie z Open, ale no prawie tak jak pierwsze. Także super. No i tak niespodziankę dzisiaj jeszcze sobie zobaczyłam na poprawę humoru. No i w sumie tyle. Jutro jedziemy na zawody. Jedziemy o godzinie, myślę, że 11 wyjedziemy, tak żeby wrót 10 wyjedziemy, żeby na 11 być. A wyjście nasze pewnie będzie około 13-14, natomiast tu jest tak, że najpierw są półfinały, a finały są dopiero po wszystkich kategoriach, więc te zawody na pewno będą się ciągnąć. To jest niestety niefajne pod tym względem, pamiętam, organizacyjnym, bo następne wyjście było około 20, trzeba było leżeć 5 godzin w tych bronzerach i w tym wszystkim, także tak będzie pewnie i w tym roku, no zobaczymy, odezwę się z hali. Pierwsza racja, na której na samym początku mnie nie ma, pewnie się cieszycie, no ale nadrabiam teraz. Tak jak już większość z Was wie, moje zawody zakończyły się na Finlandii, więc tym razem po raz kolejny jestem jako techniczny. Natomiast no, forma jeszcze, mówię, nie jest najgorsza. Cały czas gdzieś tam staram się ją trzymać, żeby ta kostka jeszcze była widoczna. Kilka gdzieś tam eventów czeka, na których pasowałoby nie wyglądać jak kula śnieżna. Natomiast tak jak sobie postanowiłem, 100 kg to maksymalna waga, jaką chciałbym zobaczyć na wadze przy dość dobrym odtłuszczeniu, żeby nie było księżyca w pełni, chociaż delikatnie, jak widać, te kształty zrobiły się opływowe. Dużo jedzenia, ale dobrego, więc jeżeli mam ochotę, to dojadam. Natomiast dojadam rzeczami, można powiedzieć, które normalnie są u mnie w diecie mniejszej ilości, czyli czy to ryż, czy to jakieś nawet wafle ryżowe, czy czasami jakieś fit ciasto, czy czekolada, ta light sugar, którą lubię w nocy zjadać, czy masło orzechowe, więc no tutaj mówię, czasami się nie ograniczam. Dzisiaj poleciały ciężko nogi, według Polish Volume Training by Piotr Borecki, czyli 30 serii siadów po 10 serii, no i powiem Wam, że ssanie tak niesamowite, jakbym nawet, nie wiem, cardio czy jakikolwiek interwał zrobił, to nie miałem takiego ssania. Obfity posiłek potreningowy, no i kolejne też z dużą ilością węglowodanów. Na tej partii mi strasznie zależy, żeby ją poprawić i dopnę swego. Także śledźcie nasz kanał na bieżąco. Jak skończą się relacje, to na pewno coś wymyślę, żebyście o nas nie zapomnieli. Dzień dobry. Witamy w kolejnym dniu. Już jesteśmy na hali. Dojechaliśmy, mieliśmy jakieś 40 minut drogi, niecałe nawet. Nie wiem z jakiej miejscowości. Trudnej, to była wieś. Ale bardzo fajne warunki mieliśmy. Mieszkaliśmy z takim małżeństwem. Bruntal. Mhm. Mieszkaliśmy z takim małżeństwem. Oni na dole, my na górze. Mieliśmy swoje pokoje, łazienkę, dostęp do kuchni. Także bardzo, bardzo fajnie, cieplutko w domu. I właśnie z Monią i z Piotrkiem byliśmy w jednym pokoju. Przygotowaliśmy się dzisiaj rano. Jesteśmy już na hali, gdzie są weryfikacje. Nie, weryfikacje były wczoraj. Tu już jest Beksy, przepraszam. Polskich zawodników już trochę widzieliśmy. Nasza kategoria wychodzi mniej więcej za może 2 godziny. Za 2 godziny myślę. Także idziemy się brązować teraz na spokojnie. Piotrek jeszcze je. Monia snapuje, instagramuje, także rozłączam się i idziemy się malować. Co tam pani powie? Ano, jak zwykle, na szybko, nie do końca wszystko przygotowane, ale najważniejsze jest. Dobre nastawienie, uśmiech, oliwkę, już mam na sobie bronzer, biżuterię, bo czasem bywało, że wychodziłam bez niej. Strasznie blisko masz ten aparat. No, także możemy już wychodzić. Mało się troszeczkę rozgrzałam, ale jest w miarę okej. Okay. Trzymajcie kciuki w ogóle. Tu mamy 3 dziewczyny z Polski i tam jeszcze jedną, czwartą. Także podbój dzisiaj, tak? W pierwszym porównaniu same Polki, a reszta niech się podzieli tam kolejnymi miejscami. Dziewczyny nawet mają formę, muszę przyznać, więc nieźle. Zobaczcie, na samym początku można było losować numery, co dla mnie było zaskoczeniem. Bez względu na kategorię, teraz jest 17, na przykład 7, 5, rozstrzał, tam jest 40. W innych kategoriach na przykład będzie 18, proszę. Będzie 18 w innej kategorii, więc troszkę dziwnie to zrobione, ale... Ale sprawiedliwie, bo nic nie jest ustawione. Dokładnie, każdy mógł sobie wylosować numerek.
Okej, teraz przed nami kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg. W pierwszym chyba porównaniu, nie wiem czy to pierwsze porównanie, ale mamy trzech Polaków. Z lewej strony Paweł Bodyk, w środku Tomasz Kornarewski i z prawej strony Andrzej Kołodziejczyk. Tak jak wyglądałam w pierwszej rundzie, bo już jest po. W pierwszej rundzie miałam 12 zawodniczek, ogólnie mamy 3 kategorie wzrostowe, jeśli chodzi o bikini. Tam, patrzcie, siedzi druga dama. Skończyła też już swój występ. Dopiero o godzinie 16 będziemy mieli finały. Na razie jeszcze czekamy, czy się dostałyśmy, czy nie. Tu jest pomocna dłoń nasza, która już siedzi od początku w telefonie cały dzień dzisiaj. A Sebuś nas niestety siedzi i kusi przysmakami. No to nie mają naprawdę. Końcóweczka, ale tu ma takie najlepsze ziemniaki chyba w Krakowie. I pierwsze co jak skończę starty w tym roku, to się na pewno do niego wybiorę. A mieszka pod samą pracą, także bliziutko. Paula zachwala strasznie te zawody, że sprawnie wszystko idzie. No to chyba pozachwalała za bardzo, bo wegetujemy tu już od jakichś 4 godzin i nadal nie było super finału. W ogóle nie ma w kategorii Pauli finałów, tylko wchodzą 3 dziewczyny z każdej kategorii, czyli w tym tak zwanym super finale będzie 9 dziewczyn, co nie ukrywam, że dla niektórych dziewczyn jest dość krzywdzące, bo w pozostałych kategoriach jest po normalnie finał rozgrywany po 6 zawodników, no więc tutaj jakby zostało to okrojone do 3 dziewczyn na kategorię, no i osoby z 4, 5 i 6 miejsca nawet nie dostały tak zwanego dyplomu pocieszenia, więc tutaj akurat mówię na duży minus. No i co? Myślę, że za jakąś godzinę, jak dobrze pójdzie, za godzinę, jak dobrze pójdzie, dziewczyny wyjdą, a ja szczerze powiedziawszy nie mogę się już doczekać bankietu. Oczywiście będę jadł same dietetyczne rzeczy, bo jakby to mogło być, żebym jadł coś niezdrowego, przecież to jest niemożliwe. Z tego co mnie obserwujecie, to wiecie, że ja nie tykam się żadnych słodyczy ani tu z tych rzeczy, także nie, ja wam to wszystko nagram, a co się będzie działo poza kamerą, tam jakiś szyderca Sebastian myśli, że... Kamera poproszona na backstage bankietu. No za chwilę kategoria do 90 kilo, a tutaj obserwujemy już brązowego medalistę w weteranach. Stoicki spokój, rozgrzewka, nie da się wyprowadzić z równowagi. Brązowy to jestem na ciele. Na ciele. A i ogólnie w finale do 90 kilo mamy chyba 5 Polaków. Mam jeszcze Marcina. Mamy Marcela, Kuba też 90, 90 i jeszcze mamy, 1, 2, 3, 4, a tak, tylko go nie widzę, gdzieś się pewnie samotnie rozgrzewa, także jeszcze jeden chłopak z innego kraju, więc walka myślę tu się stoczy między naszymi zawodnikami.
jesteś, kochanie? W kasku jesteś? W kasku jestem, no tak się czuję. Już w ogóle siano na głowie do tej powierzchni stało. Gniazdo, o gniazdo, to jest dobre określenie. Gniazdo. A powiedz mi, jak jest z tyłu, bo ty zawsze mówisz, że jest dobrze, a teraz powiedz obiektywnie. Obiektywnie? No. Jest dobrze. Okej, okay, nie. Jeden tu odstaje o ten, to bym... Ciężko złapać, jak przez kamerę. No i idealnie, tak. Nadal odstaje. Szybkie rzuty. Same konie. Najcięższy z najcięższych. I sarenki. Taka sarna, co? Powiedz, że sarna. Sarnina. Brakuje mocy, słuchajcie, od godziny, której ja wyszłam, 13 z hakiem do teraz, to już jestem wrakiem prawie. Ten bronzer mi się wszędzie rozciera, bardzo brzydko wygląda. Dobrych położył oliwkę, mając nadzieję, że to jakoś będzie. Jest dobrze. No, jest dobrze. Widzicie? Jest dobrze. Ale jest gorąco, rozpływam się. Trzeba było jeszcze nie wchodzić na tę masę. Albo tutaj wszyscy mówią, że ten, że napukłem. Wcale nie napukłem, zobaczcie. No. Ja też mówię rybkę, ale zrobimy rybkę we dwa, co? Wcale nie napukłem. Nie widać w ogóle opuchlizny. Ja wciągnięta też nie jestem. Nie, no może delikatnie, no faktycznie trzeba spauzować z tym jedzeniem. Teraz coś, na co czekałem z niecierpliwością, czyli ogłoszenie wyników superfinału w kategorii bikini. Ženy w superfinale Veronika Vertajmová. I tutaj każde 9 miejsc zostanie wyczytane, bo ponieważ z trzech kategorii po 3 pierwsze miejsca były brane pod uwagę. Daniela Haas Dostálová, bronzová příčka pro Andrianu Mašutovou z Ostravy. No i teraz pierwsze dwa miejsca. Mam nadzieję, że
Gratuluję, ale tak już skorobiana, ale głupo. Nie mam jak nagrać, kurczę, zasłaniają mi wszyscy. Andrzej Cyryla, Simbro, Diana Starkiewa. Jest! Litwa! Mamy złoto! A tu jeszcze tam jest. Je to jasné, takže já už to jenom posladím jedničkou a zlatou ženou v bikinách ženy superfinále, kde tady Pepa, Paula Mocio. Polskou. Najlepša! No super, to nebyla absolutní štěstí, tak je to. Paula, dawaj dzioba. Gratulacje. Hello. Jak się nazywała ta piosenka? Jak? Kochani, gratulacje. Uważaj, daj, ja ci to wezmę, bo zaraz jak spadnie, to wiesz co będzie. Jezu, jakie się... Spodziewałeś się? Ja myślałam, że będę piąta, szósta. Nie, ci mówiłem, że najlepiej. O, rany. Paula. No, będzie na kwiatki, bo... Będzie na kwiatki, bo chciałem, tak jak mówiłem, że jak Pauli kupuje kwiatki, to do shakera lecą, to teraz będzie wazonik. No, jaki ładny wazonik na kwiatki, kochanie nasze. Dobra, moi drodzy, czas na bankiet. Słodko-słone. Słodko-słone, ja. Słodko-słone, dokładnie. Darby moje kochane, kurczę, ja jestem tak szczęśliwa. Nie mogę tego opisać słowami, bo spełniło się moje marzenie. Zresztą nawet to nie było marzenie, bo nie sądziłam, że coś takiego może być. Patrzcie, bikini fitness, kategoria open, tutaj w Pradze, gdzie 4 lata dążyłam do tego, żeby wygrać to w Polsce. Tak w Pradze tutaj wygrałam już za drugim razem, drugi rok mój startów tutaj i mam kategorię open w superfinale. Patrzcie, tu jest zorganizowany bankiet. Wzięłam sobie taką gulaszówkę, a tu wzięłam wszystkiego po trochę, żeby tylko spróbować, ale pewnie i tak wszystkiego nie zjem i zostanie większość dla Piotrka. Przeróżne dania tutaj Monia pałaszuje. Piotrka talerz. Już wrąbał pewnie większość. Co wam powiem, jest to ogromna nagroda i wyróżnienie dla wszystkich zawodników, bo mogą właśnie tutaj skorzystać z ciepłego posiłku, zjeść na dłuższą podróż i tak dalej. No to jest dużo. To się rzadko zdarza, było tak w tym roku na przykład spodobnie. Niewiele osób mogło z tego skorzystać, bo było to dopiero po zawodach, więc musiało ich uciekać, ale my dzisiaj możemy i świętujemy, bo jest co tak naprawdę. Bardzo wam dziękuję. Cięstwo! Ja chciałem wam pokazać, jak robi się formy. Widzieliście, co Karol zjadł, nie? No i zobaczcie... Parówki wymiatają. Tak. Ciasteczka, gulasz, te kleniczki, masakra. Lody, kolane dym, czekajcie. Tajemnica. No. Nie wiem, która porcja lody, nie mogę już więcej. Więc zobaczcie, co się teraz dzieje. Więc... Żadne ryże i kurczaki. To jest już przereklamowane. To jest przereklamowane. I opalenizna jeszcze od tego taka jest. Od Kofoli. O! Czeska Kofola. Polecamy. Co tu dużo mówić. Kolejka fest. Czekaliśmy już 10 minut, żeby tylko zamówić tutaj głupiego McFlurusa. Najlepsze, że mamy w sumie soboty na niedzielę noc. A ludzie tu, dziady, gdzie normalnie do McDrive'a podjeżdża się autem, to ci se z buta podesz i zrobić zamówienie. Żeby kurwa szybciej było, bo co no? Nie zrobisz szybciej, bo zamknięty jest w środku. Kurwa, hit filmu, mamy okładkę już. Bielka pokazała dziąsła i całe uzębienie. Zajebiście. Sprawdźmy.